I do serp skecinek z Hearts of Iron 4 gramy oczywiście jako ZSRR w naszym Achievement Runie. A propos spapetowania Niemców. No i nie zapomniałem wam pogadać parę rzeczy i to się przyznaję, że zapomniałem, że zrąbałem. Najważniejsze co zapomniałem pokazać to anektacji Republiki Tuwińskiej. Nie było już Tuwico, tylko było witamy towarzysze. Było napisane, że tam no zgodzili się i tak dalej i było witajcie towarzysze, taka opcja, taki tekst. Ale i tak, to był to jedna z ważniejszych rzeczy, które chciałem pokazać, a nie pokazałem. Drugą ważniejszą rzeczą to był moment, kiedy się patrzę tutaj na Japonię, co się dzieje, co wojskami się dzieje i dostaję informację, Rzym podbity. U kurwa. I od razu przestałem, bo musiałem iść na siłownię, to od razu przestałem tam... No, od razu wyłączyłem, no i wróciłem do siłowni, no i teraz wam pokazuję. Zapomniałem, że mam tutaj 40 dywizji, które se stoją. Mam tutaj także kilka dywizji, które powinny pójść na Palermo już. Ponieważ udało mi się dosądzać Palermo w tej prowincji, tutaj poszedłem i raczej w Sycylii. Tej prowincji się desantowałem przed na Palermo. Tu były trzy dywizje japońskie, które zniszczyłem. No i teraz atakuję Messynę. Włochy niedługo upadną. Jak upadną Włochy, to zostaje Japonia, papetujemy Niemcy. I się zastanawiam, czy podać wojnę USA. Tutaj zakończyć już zimną wojnę, zanim się zacznie w ogóle. Chociaż trochę tych dywizji już mają, kurwa. Dlatego nie jestem pewien z tego powodu. Siłę morską też mają. No dobra, ale nieważne. Najsmutniejszą rzeczą jest to, że zająłem tą prowincję od Brytyjczyków, że o, surowce i tak dalej. I co? I zabrali mi ją. Imperium Siamskie, gdzie jesteśmy w stanie wojny. A, i zająłem tą okolicę. Wszyscy stańcie tutaj. Nie, tutaj. Tutaj, gdzie jest port. Też będziemy płynąć w okolice Holandii właśnie, żeby odbić moją republikę. Moje tereny od Imperium Siamskiego i pójść na Japonię. Ale na razie ważniejszą dla mnie rzeczą... Sekunda, ja chyba trochę dywizji zgubiłem, chyba że to są te... Tak, to są wszystkie dywizje. Tak, 37 dywizji tu jest. 7 dywizji jest tutaj. 45 dywizji jest tutaj, co idzie, właśnie o nich zapomniałem kompletnie. 37 dywizji jest tu, do Korei idą. 6 stoi sobie tutaj. I sobie już zróbcie tutaj, przygotujcie desant. Jest port jakiś? Jest tutaj port? Ja bez portu się nie desantuję, tu jest port. To przygotujcie sobie desant tutaj na przykład. Chyba trzy może tutaj zaznaczyć, żeby móc desantować. No i cóż, zapomniałem w ogóle o tej, o tym, że Rzym, że atakuje Włochy, bo się skupiłem tutaj na desancie. No i czas to kontynuować. Dajmy tą Messynę. O kurwa łe. Kurwa łe. Niedobrze. Gibraltar oczywiście zostanie zajęty jako pierwszy i tracę tutaj kontrolę zupełnie nad... nad... Tym. Jak to się nazywa? Nad Morzem Śródziemnym i możliwością wypłynięcia. Jak będę musiał wypłynąć, to będę musiał wypłynąć. Jak będę chciał wypłynąć, to muszę wypłynąć przez. Przez Afrykę. Kanał Suezki. Okej, zająłem tą prowincję. Tutaj Francuzi się szybko ustawili. Kult lotnictwa. Homo Sowieti. Tikus. A nie będę tego robić. Odkryję co prawda, bo to już ostatnia co mogę na razie, którą mogę. Ale nie będę korzystać z ataków kamikadzen, to jest głupie po prostu. Nie opłaca się. Okej, okay, płyniemy tutaj. Ta armia akurat te 45 co zostało. Zostanie dzielnie wykorzystane. W ataku na Hiszpanię. Wy serce atakujecie? Spokojnie. Jeśli na akurat nie przejdziecie. Wypad stąd, właśnie, jeszcze Wielka Brytania tutaj morzem, flotą mi pomaga.
i się chyba biją. Nie, chodziło mi o to, by sprawić moją rekruta i rezerwistów głównie, poziomy. Nie ma żadnego niesamowicie jakiego zajebistego tutaj statku. Stawiacie front tutaj i w ten sposób. Okej, technologia. Robię reaktory jądrowe, to jest ważne. 43, jeszcze pół roku, więc zaczekam. Już nic takich na serio ważnych dla mnie technologii nie będzie. Chyba pójdę teraz morze w końcu. Niszczyciele. A, i robię lepszy desant. Żeby móc więcej dywizji desantować, gdyż na 10 to raczej już Japonii nie zdobędę. Tak samo, tak łatwo jak Anglii. Dobre zapatrzenie tutaj mają, chociaż już się kończy właśnie, bo zsyłają coraz więcej dywizji. Dobry pomysł, zajebisty. Szybko zająć swoje miejsca. Hiszpanię posiada od 58 do 100 dywizji. Okręty desantowe, ostatnie jest od 44. To jest, że pancernik jest tańszy o 50%, czyli 50% krócej się bada. Uchuj, nie zaatakujemy ich. Nie bata. Tak, tu posiadam jeszcze 7 dywizji. Tego te 7 dywizji uda się tutaj zajmą szybko tą prowincję i dzięki temu będę miał szansę na pływanie chyba, ale nie jestem pewien, to w 100%. Okej, płyniemy do Holandii. Jak tu Chińczycy? No walczą z tymi Japońcami, raczej wygrają. Alianci jeszcze istnieją, tak? Tak, istnieją. Ciekawe, co jest głównym państwem. Bo oni są w kominternie teraz. A, bo oni, dlatego nie walczą ofensywną wojnę, bo są w kominternie, nie dlatego, że alianci zaatakowali Niemców. Ja mogę teraz dzięki technologii się desantować. Ja dywizji. 40. 50 chyba. A teraz jest problem, że nie ma konwojów wolnych. Handel guma. Czy ja potrzebuję tej gumy? Nie potrzebuję tej gumy. Do handlu i zaopatrzenia. Niczym innym na stówek w roce nie muszę handlować. Produkcja. Akurat produkcja konwojów się przyda i to bardzo teraz. Konwoje. Sześć tygodniowo. Jak to idzie przepuszowywanie tych Włoszech? Widzę, że część wojska jest zupełnie nieużywana. Tego tą część nieużywaną wojska, bo nie ma co lecieć tutaj za dużą ilością wojska. Tak, mam jeszcze pod swoją kontrolą 91 dywizji. Wywal tą linię ofensywną. Lecimy na Neapol. Trzeba liczyć, trzeba wierzyć, że któraś prowincja upadnie. Reorganizować się trzeba. Zaopatrzyć. Uzdrowić. Jak wygląda logistyka? Czołgi lekkie, najbardziej mi brakuje ich. Dobra, armia odnowiona. To ponoć teraz mamy szansę, jak jest pokazane.
Radzimy te szanse. Chociaż jedna prowincja niech padnie. Zajmijcie to do końca. Jak zajmiecie to do końca, zajmę tą prowincję. Te prowincje, bo tu jest chyba jeszcze jakaś baza morska, ta hiszpańska. Wy tutaj. Ogólnie cała armia. Nie będzie ten pan, albo nie ten pan. Cała armia ogólnie niech zajmie to. To jest dziewiątka. Dziewiątka miała strzec tego półwyspu. Ale dam radę przepchnąć. A spróbuj, kolego. Jakiegoś generała dobrego. No kurwa, chyba atomówkę tam muszę zrzucić, żeby przepchnąć tą cieśninę. Na to się zapowiada. Turecka flota kontra moja tutaj pływa. 164 statki rosyjskie. Te tak czekają w pogotowiu. I muszą płynąć kuźwa naokoło Afryki. Ale mogę także zrobić. A, zacząłem rekrutować wojsko, szkolić ponownie. Wypadałoby zrobić. By zrobić. Rekrutację na Krymie. Kurwa, jak ja tego nienawidzę. A to wystarczy, że prowincję kliknę? Nie, port muszę dokładnie. Są na przykład dwa porty. Ty jesteś magazynowany, ale jest jeszcze krążownik lekki. I niszczyciel. Coraz więcej niszczyciel raczej nigdy się nie zbuduje. Eniac się załamywać. Kiedyś może da radę. W ogóle, gdzie latają moje samoloty? W końcu wypadałoby je wykorzystać. Do ataku na Włochy. Przenosi się. Ty się nie przenosisz. Damy wojska przed tym tutaj 200, czyli możliwych samolotów. Tu jest 600. Tu jest 1600. No i bombowce. Tak. Samolotów co prawda nie mamy jakichś cudownych. Ale to nie jest to najważniejsze. Popłyńcie tutaj, koledzy. Może was Japonia nie zabije po drodze. Projekt 21. Projekt 21 jest to pancernik, czyli produkcja. Dużo zostało do pancernika. Zaraz się skończy, więc jak skończy się ten pancernik, to zacznę robić nowy. Ej, coś przepchnę możliwe. Pancerniku, kończ się. Dużo ci jeszcze zostało? 22 września. No to troszeczkę ci zostało jeszcze. Klasa Lenin. Zajebista klasa, polecam. Nie chcę żadnych korpusów. Te wszystkie skrzydła, co doleciały tutaj. Kupiamy się na Włoszech. Bombowce morskie skupią się na Adriatyku. Tak. I przewaga w powietrzu. Ładnie. Pomo Sowietus.
No może szykuje tu swoją inicjatywę, ponieważ jest w kominternie. No dobra, w sumie czemu nie? Mam pomysł, jak was wykorzystam. Wy też nie jesteście moi. To racja, mógłbym ich użyć jako broni. Jako broń. Jeszcze może zabijać mam, co? Nigdy w życiu. Będę eliminował obszary buntu. Może mi dzięki temu kraj do końca nie zostanie zniszczony. Najpierw zacznijcie od Niemiec. Jak ogarniecie całe Niemcy, to zobaczymy, czy pójdziecie na Rumunię. Bo jak już te Niemcy się odbudują, bo to jest bardzo potężny region gospodarczy, Saksonia, no 10 fabryk cywilnych, jak to wszystko pójdzie w górę, nie zajebiście. Ja na pewno mobilizacja nie będę szedł, nawet nie mogę, a ograniczony eksport mogę spróbować. Ja dostaję z eksportu troszeczkę. A także jakoś nie potrzebuję tych surowców. Pełnego poboru też mi starczy 7 milionów ludzi. Mógłbym tutaj coś pójść, jakichś teoretyków lotnictwa lub inne rzeczy. Ale też nie wydaje mi się jakieś konieczne, szczególnie bardzo mocno. Nie, udało mi się? Możliwe, że mi się udało jakoś prońcie tutaj przepchnąć, bo jedna chyba była taka wysunięta. To mi się w końcu uda przepchnąć na stówę, bo już tutaj są padnięte dywizje. Oni co chwilę tutaj przychodzą. Gdzie było pokazane... gdzie byli asowie pokazani? Chyba na lotniskach, prawda? Ja bym miał przeglądać każde lotnisko. Ale ładnie tutaj w powietrzu wygrywamy, trzeba przyznać. To jest jakaś duża doktryna, szybki strateg. Czyli się organizacji aktualna. Okej, czyli są tutaj statystyki, ale one są takie, że musisz się zrozumieć, ile to wynosi jednostka. Taka, taka. A się mi się to nie podoba w wielu grach. A tutaj mamy ogólnie jeszcze te dywizje. Kurwa, przerwało. Ale okej, zająłem. Mi się na przykład w Stellaris to nie podoba, że tam nie ma na przykład ileś tam ton złota produkuje, czy ile tam ton tego. I nie możesz sobie wyobrazić, ile, czy to jest dużo, czy nie jest dużo. Tylko są tam jednostki, o Neapol zaraz upadnie. Padła jedna linia oporu, zaraz padną kolejne. Państwo włoskie kapitulowało. Wiecie co to oznacza, moi drodzy, kochani przyjaciele? Raz, zjednoczenie tej armii. Tu się znajdowała ta armia. Dwa, to oznacza wzmocnienie frontu hiszpańskiego. Nie było zaznaczyć wszystkie. Wybierz wszystkie. Wydział dywizji, tutaj. Dlaczego jest w stanie w ogóle tutaj się tym zająć? Czy muszę zobaczyć siłę oporu? To w Niemczech jeszcze siła oporu jest całkiem, całkiem. Wytrzyma. A nie, siła oporu... A, muszę poczekać aż opadnie. No bo opada. Jest to aktualna siła oporu, a nie ta, że... A, się zmniejsza. Aha, to jest skoro...
Jeszcze tutaj mam to okupowany region, no i chyba wyjście na to Rumunię, skoro tak ładnie aż 5% w niektórych rejonach tam spada. Mogę wprowadzić zmiany w rządzie. Demokratyczny reformator, książę terroru. A wezmę księcia terroru, że partyzanci słabiej na nas działali. Nie wiem, że pewnie teraz zaopatrzenie tutaj zesra kompletnie. Próbujemy zraszować jakąkolwiek prowincję, bo złamanie jakiegokolwiek tutaj linii oporu da nam bardzo wiele, ale jak widać, że daje chujowy efekt ten mój plan. A dlatego. Ale to się już długo ładuje. Połowa się wycofuje do La Rochelle. Przeprowadzimy desant, który będzie celem zajęcia Galicji. Oni odciążą trochę front, później prowadzę drugi desant, który będzie celem zajęcia tego. Tak. Idziemy w lepsze krążowniki liniowe. I tu wysłałem tą flotę jakąś, pamiętam, do Leningradu chyba, czy gdzieś. A, gdzie to jest marynarka? A, se pływacie tutaj, okej. Tak, chcę wam dać patrol. Niestety nie możecie patrol zrobić. Okej, wy byliście w połowie tu, idziecie. Podzielę was na jeszcze jedną połowę do Marsylii. Część się desantuje na Gibraltar. W okolice Gibraltaru, na przykład tu. I zobaczymy, gdzie jest wolne miejsce, by zająć jakiś porcik. I dzięki temu bardzo odciążymy front. Mam obecnie możliwość desantu chyba 50 jednostkami. Czas 80 dni. Więc żeby była pewność, którymi dywizjami lecę. A wy pilnujecie, to wracamy do tych. Tutaj też, ty, mój drogi przyjacielu, kolego. Na Galicję. Obok portów oczywiście. Nie idziecie chronić tych terenów, bardzo mi przykro. Tu stoi te 6 dywizji gotowych do desantu i spróbuję go przeprowadzić. To może być trochę samobójcza próba zniszczenia floty swojej. Której praktycznie tutaj nie posiadam. Posiadam 14 statków. Oraz zniszczenia sobie części armii również. Okej. Okay. Czemu nie atakujecie? Czemu nawet nie próbujecie? Transportowce macie. Co was niby blokuje? Dla pewności mam wszystkie trzy morza objęte ochroną.
Dobra, to zrobię troszkę inaczej. Anuluj to. Wysam tu się stąd. A tutaj. Takie trochę YOLO. Bitwa, w której raczej moje statki się zesrają. Ja mogę odprowadzić, żeby uciekali. Went. O to mi chodziło. Zaczęli pływać ogromną flotą. Jak wygląda przygotowanie do desantu tutaj? Wygląda tak, że żadna jednostka nie została przydzielona do tego rozkazu. A tu wygląda tak. Nie, dlaczego żadna jednostka nie została przydzielona do tego rozkazu? Może jeszcze połowa jest potrzebna? Tak. Więc tak, tutaj potrzebuję jeszcze roku. Będzie za 151 dni chyba. Tempo budowy. Ładnie Niemcy odbudowują teraz. Chciałem w końcu od cholery tej broni. Ja mogę dać kolejne szkolenie. Nie wiem, ile było maksymalnie chyba dywizji szkolonych. Ile mogło być szkolonych? A zrobię chyba je w Poznaniu. Żeby głównie strzegły tutaj buntów. Luksemburg nie należy do mnie aktualnie. Tylko mam tu gdzieś. Nie. Stop. Nie mi obszar granizowania, żeby wywalić. Ponieważ to jest rejon węgierski, który chce się buntować. Dwadzieścia cztery z 80, 24 z 38. To prędzej Galicja poleci, bo jest mniej wojska do zdesantowania. Tutaj 19 z 21, ale tu stoi se flota włoska i raczej moi jej nie pokonają. Japońska również se pływa. Chyba bez zadań. Nie, teraz wszyscy polecicie tutaj. Dlaczego się wszyscy pomieścicie, żebyście byli w stanie, żebym był w stanie skorzystać z was. Sprawniej, dobrze. Nie, bombowce morskie nie tutaj akurat. Nie sięgnął tam. A tutaj? I stąd tam? Czterysta, 600. Też będzie za dużo. Trzeba podzielić na pół. Jeszcze na pół. I stąd nie sięgnie, świetnie. Taki był mój plan od samego początku. Dobra, wszyscy tutaj.
Wy tu bombardujecie. Wszyscy mają na połowę, wszyscy mają na połowę. Wy przejmować danych kamikadze oczywiście. Bombardujemy te Włochy, te Hiszpanie, zniszczymy ich w ten sposób. 11 dywizji płynie? Nie płynie, bo zapomniałem, że nie ma tam floty żadnej. Tu było chyba 18 statków. Było, ale już nie ma, okej. Bo ich gdzieś przesłałem. Okej, wy anulujecie te, tutaj patrole. Troszkę to potrwa, zanim oni popłyną. A nie, płyną od razu, ale mogą zostać pobici. Bo nie ma mojej floty, która ich wesprze. Spierze. Nie ma też chyba floty, nie ma tutaj wojska przeciwnika. Mi w chuj pomoże, ja się tak wyrażę. Najważniejsze jest zajęcie portu. Ale musimy się tutaj rozprzestrzenić. Już tutaj manewrują dywizjami. Rozprzestrzenić i okopać. Naszym celem jest... Ja mówię kurwa rozprzestrzenić? Jak tak, to tak. Jak mówię rozprzestrzenić, to znaczy, że macie to zrobić. No nie, jakiś... super ziomek zginął. Dobra, ale nie aż tak daleko. Niechcie do Oliviedo dojść. Dojechać w przypadku czołgów. Jesteście gwałceni. Zaopatrzenia starcza. Starcza. Plan został wykonany. Pomyślnie. Ale przerzucamy... Kurwa. Nie tak, jeszcze raz. Tak. O, w ten sposób, okej. O, chcę zdobyć jeszcze kolejny port. Z tego też powodu. Że nadciąga już wojsko. Które jest chętne do niszczenia Hiszpanii. Wy tutaj byliście, tak? To osłabieni na tyle, powinni przynajmniej być. Żebyśmy byli w stanie ładnie ich zniszczyć. O, tu się Zjednoczone Królestwo desantowało, w ogóle Czechy, Rumunie i tak dalej. Perfekcja! Hiszpania upadnie jeszcze w tym... Ten odcinek zakończy się upadkiem Hiszpanii. W kolejnym pewnie upadnie Japonia. Tak, tylko wiem, że jest za dużo tej ludzi, spokojnie. Aktualna kara 75%, dlatego przechodzę na tego Nikojaja. Waszym celem jest zajęcie tego i się rozprzestrzeniecie jak mrówki. Tu już ładnie front francuski poszedł. Front brytyjski jest ładnie kryty. Nie ma co tych Balearów turmować, forsować. Tu mamy port. Tak, tutaj. I z tego portu płyniemy
kurwa, naokoło. To chodźcie tu i z tego portu płyniemy prosto. Ale pięknie to idzie. A wy kiedy jesteście gotowi do desantu? 78. A tu mam... Nie, gdzie ja rzuciłem tą flotę do patrolu? Bo miałem tutaj flotę i rzuciłem ją gdzieś do patrolu. Albo się w tym momencie naparza. Albo odpoczywa. Macie patrolować ten rejon. Zaraz pójdzie jeden z cudowniejszych desantów w historii. Wprowadzamy, czy z jakiegoś powodu nie? Nie mam pojęcia nawet. Że troszkę mnie to nie obchodzi, ponieważ Hiszpania jest w tym momencie gwałcona doskonale. Perfekcyjnie. Więcej czołgów. Więcej czołgów. Budowa non-stop. Tutaj próbujemy odbudować te Niemcy. Które już się nie buntują. Wy się tam możecie zrobić. W sumie też możecie się zrobić. Bo wy na chwilę obecną macie bardzo ważne zadanie. Możecie się przeszkalać oczywiście. Wygląda logistyka. Mamy sprzęt wsparcia. O to dobrze, bo o to mi chodziło. Żeby dowalić do naszych jednostek żandamerię. Możecie się przeszkalać, ale macie obszar garnizowania tu. Na terenach Turcji. Understood? Gnoje? Desantują się! Oni to robią! Co się dzieje? No nie! Wynocha! Poszli! 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 Ale przypadek zasrany. To jest tylko dywizja. Mam nadzieję, że druga nie podpłynie. Znaczy nie podejdzie. No musicie dać radę, no. Rozumiem, że mają obronę w cholerę, ale musicie dać radę. Wierzę w was. Okej, tutaj ogólnie dostaniecie się pod dowództwo tego generała, chyba że jest lepszy. Nie ma lepszego. Wszystkie dywizje na terenie Hiszpanii. Tak. 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 I tak. I macie szeroki tutaj. Tak, macie szeroko. Jest jedna dywizja, błagam was. I to górska jeszcze, to jest teren równiny. Nie, dobra, lekko górski, wzgórza. Przecież prędzej to wojsko przyjdzie i wam was odciąży. Oj, 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 Włochy nas troszkę poniszczyły tutaj. Po prostu taki zaraz Gibraltar odciążymy. Czy zaraz Gibraltar zdobędziemy? Jeszcze Stany. Oby Japonie zaatakowały. Będzie piękne, jak zaatakują Japonię. Nacjonalistyczna Hiszpania kapituluje. To doskonałe wieści, najlepsze na świecie. I nie zgadnę, taj desant nie wyszedł, nie wyjdzie chyba. Nie, to jest
To jest zbyt duże ryzyko. Utraty floty. Mniejsze ryzyko utraty floty jest tutaj. To spróbujemy. Czy patrujemy połowę dywizji, bo jest ich tutaj od cholery. Nie ma co, żeby desantowało się aż tyle. Obok oczywiście. A czy możecie się desantować? Ale w dwóch różnych miejscach. No, Józef Stalin jest pod wrażeniem waszego poświęcenia dla sprawy. Wy skasujcie ten desant, bo tylko zabieracie tutaj możliwość desantu w Siamie. To tutaj miał się desantować. No a wy tutaj zabierzcie. Jednoczmy się wszyscy. Jednoczmy się w jedną potężną, wspaniałą armię mateczki Rosji. Opracować lepszy desant, już. Halo, reagujcie troszkę. O, kliknąłem S i chyba się nie oddzieliła. Nie oddzieliła się połowa, okej. Okej, a więc połowa pod dowództwem mego generała. Leci gdzieś tutaj. Teraz druga połowa, która nie jest pod dowództwem mojego generała. Zajmuje się garnizowaniem raz terenów Hiszpanii. Już zaczęli tutaj oddawać po regionach, a nie tak po pół regionach. Garnizowaniem we Włoszech. To na razie tyle. Czołgi będą się robić, spokojnie. Nie ma co nic wprowadzać z tego też powodu, że zaraz odbije Syjam. Czy zaraz, to w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, pa. Troszkę dni minie, dopóki te desanty się nie przygotują, dopóki tutaj wszystko nie przypłynie i tak dalej, i tak dalej. Cześć, pa.